Maczynie robi się szybko, bo to jest czas uważności. Więc powoli mieszamy tą maczę. Później dajemy ociupinkę wody. I mieszamy. To jest ten czas, kiedy możemy się przysłuchać, jak pięknie szeleści nasz czansyn, czyli mieszadełko. Nam kilka lat zajęło odcięcie się od toksycznych relacji. Nie było to łatwe. Może powinnaś stworzyć taki swój produkt, Natalia Siwic Nożyczki. Do odcinania toksycznych relacji, wszystkiego, co jest dla nas dobre. Ale to jest bardzo ciężkie, ponieważ te relacje są w bliskich rodzinach i to jest najtrudniejsze. To, co mi rekompensuje. Czyli kasa, inaczej kasa. Jak masz kasę, to wszystko jest do wybaczenia. Tak. Nazywam się Julia Izmałkowa, jestem psychologiem, badaczem i dzisiaj napiję się maczy z Natalią Siwiec. Matcha Talks w Onecie. Jaki myślisz jest największy problem kobiet, jeżeli chodzi o macierzyństwo? Co wywołuje w nich największy lęk? Ja myślę, że największy lęk wywołuje właśnie to, jak jesteśmy oceniane z każdej strony, począwszy od... Raczej akurat ja tego nie miałam, natomiast od mamy, teściowej, sąsiadek, wszystkich wkoło. Wiesz, że powiedziałaś to dokładnie z taką, w takiej kolejności, jakie pokazuje nam badanie. Numer jeden, która nas najbardziej ocenia i czołga, mama. Numer dwa, mama partnera. Mama partnera, tak. Numer trzy, przyjaciółka. A przyjaciółka jeszcze. Tak, numer cztery. Mąż, niestety, a później cała reszta. Natomiast... To zobacz, jaką jestem szczęściarą. Ja nie mam... Ty nie masz teściowej, która cię czołga? Nie mam teściowej, nie mam mamy, która mnie czołga, nie mam partnera, który mnie czołga, ale mam te... No dobrze, to masz milion innych osób, które cię czołga. I o tym chciałam z tobą porozmawiać, jak to jest, bo mamy teściowe, kilka przyjaciółek, które nas mogą czołgać, ale to jest nic w porównaniu do tego, że ty masz jednak... kilka milionów, znaczy milion co najmniej osób, czyli kilka milionów osób co miesiąc cię ogląda, którzy w naszej kulturze uważa się, że mają prawo mieć opinię na temat tego. No to jest ciekawe, nie? No, tak. Myślę, że mają prawo, no. Tak. Sam bo argument w Polsce zazwyczaj jest taki, że skoro pokazujesz publicznie, to oznacza, że musisz być, tak, że to jest nawrzucać tobie. Czyli pojęcie generalnie prywatności w naszym kraju nie istnieje, że ktoś może po prostu sobie być i wcale nie prosił się o opinię czy o radę. Więc czy ty dużo dostajesz opinii i rad od innych osób? Nie dostaję tego dużo, ale dostaję. Oczywiście, że zdarzają się. To znaczy, codziennie dostajesz, czy nie? Nie, właśnie nie. Okay. Nie dostaję dużo. Nie codziennie. Raczej właśnie dostaję bardzo miłe wiadomości. Natomiast oczywiście zdarzają się takie, które się ludziom nie podobają i mnie... zdarzają się tacy oczywiście, którzy nawet przewidują przyszłość moimi, że przez to na przykład, co zrobiłam, co się z nią wydarzy w przyszłości. Tak. Co, tak. Już przewidują jej takie najgorsze rzeczy. Ale ty na to właśnie bardzo, i to jest, może powiedzmy jakby szczerze o tym przykładzie, bo na przykład jakby przewidywali, czym się twoja mija będzie zajmowała w przyszłości w pracy. Pamiętasz, że była woźną w szkole? Pamiętasz to, czy nie? Nie, widzisz. Ale to jest coś jednak, im mniej pamiętasz, tym lepiej funkcjonujesz, tym bardziej się śmiejesz, tym bardziej twój brzuch pracuje, więc bardzo dobrze. Więc ktoś ci powiedział, że ta mija właśnie będzie woźną w szkole. I to, co mi się również bardzo podobało, to ty powiedziałaś, jak będzie, jakiej to będzie podoba, to okej. Okay. Czyli nie zareagowałaś to rzeczywiście agresywnie i wydaje mi się, że to jest jeden ze sposobów na to, jak możesz z takimi rzeczami sobie radzić. I wiesz co, raczej przede wszystkim mnie te rzeczy nie dziwią, tak? Jak ludzie piszą mi tego typu rzeczy, bo ja też znam podłoże tego, co może powodować ich takie nastawienie, ich opinię. Jesteś psycholog, wiesz dobrze, świetnie o tym. Ale co ty o tym myślisz? W sensie, jak ktoś tak cię nawrzuca, bo ty też masz często, jest tak, że ty stajesz się takim symbolem często influencerów, czyli że oni ci mówią, no nic nie robi, tylko się przebiera. Tak. Jeszcze w takim środowisku wychowuje dziecko. W ogóle powinna zdać egzamin na to, że ma prawo mieć dziecko, a ona w ogóle nie zdała egzaminu, nawet do niego nie podeszła, przebiera się w te swoje kostiumy kąpielowe, zarabia nie wiadomo ile. I co to w ogóle jest? Co to za ciebie za człowiek za matka, tak? Tak, oczywiście. No, i jakby
I jak ty to sobie tłumaczysz, to podłoży ktoś, kto cię nie zna, kto też nigdy nie prowadził Instagramie, nie wie, ile to jest pracy, tak ci nawrzuca za nic po prostu. Mnie to w ogóle nie dotyka. Bo ja, ale powiem ci dlaczego. Gdzie się to bierze? Nie, poczekaj. Musimy najpierw, musimy sobie zdać sprawę, że ja jestem już w showbiznesie 10 lat, tak? Okay. Czyli przyzwyczaiłaś się już. Się przyzwyczaiłam, to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że ja wiem, ja sama siebie znam, wiem ile pracy wkładam w to, co codziennie robię. Mhm. Po drugie, wiesz, no, jeżeli mówimy o kwestii zarobków, no to gdzieś ja myślę, że to, ile zarabiam, rekompensuje mi też ten cały Kate. Czyli ja chcę to podsumować, że jedna rzecz to jest tak, że to jest twoja samoświadomość i pewność siebie, czyli znasz swoją wartość i nie pozwalę, żeby to cię dotknęło. Dokładnie. I to jest jedna z takich rzeczy, która wydaje się bardzo ważna jest w obronie przed opiniami, czyli naszym murem jest nasza pewność siebie. Absolutnie. Naszym murem ochronnym. Tak. Druga rzecz to jest doświadczenie. Doświadczenie, oczywiście. Czyli już na tyle przyzwyczaiłaś się do tego, że już wiesz, jak sobie z tym radzisz, masz sprawdzone, niesprawdzone sposoby. Dokładnie. I wiesz, co działa. I to trzecie, co to było? Bo zapomniałam. To, co mi rekompensuje. Czyli kasa. Inaczej kasa. Jak masz kasę, to wszystko jest do wybaczenia. Nie chodzi o to, że to jest do wybaczenia, tylko ja weszłam w ten świat wiedząc... Czyli wiedząc, że taką cenę musisz zapłacić. Dokładnie. Rozumiem. Dokładnie. A jeżeli chodzi o stricte macierzyństwo, to wiesz o tym, że urodziłam dosyć późno. Czyli ja już, wiesz, jestem świadomą kobietą. Ile miałaś lat? 34. Boże, i to się nazywa późno, straszne. No wiesz, u nas, tak się mówi, wiesz, ja jeżeli bym urodziła ją, jak miałam 25, nawet 25, ja bym nie miała tej pewności siebie, pewnie by to zupełnie inaczej wyglądało. Ja jestem z tobą, ja uważam, jakby ja jestem bardzo szczęśliwa z powodu tego, że urodziłem dziecko późno. Dokładnie. To było zaplanowane macierzyństwo, świadome macierzyństwo, przeczytałam mnóstwo książek, ja już byłam na takim etapie, gdzie wiedziałam, że mogę wychować człowieka tak, jakbym chciała. Czyli ja się czuję pewnie w każdej jednej rzeczy, którą robię z Miją. Ja dużo obserwuję, dużo czytam. Oczywiście to nie świadczy o tym, że ja nie popełniam błędów, bo to nie o to chodzi. Tylko ja się czuję po prostu pewnie. Wiem, że pracuję nad sobą, wiem, że jeżeli popełnię błąd, to go obserwuję i go koryguję. Więc mi tak naprawdę, ja jestem jedyną osobą, która może sobie coś zarzucić odnośnie macierzyństwa, nikt inny. Bo czyli tak naprawdę nie robią ci takie hejty? Nie. Dodatkowo, no wiesz, ludzie nie mieszkają z nami, nie znają sytuacji, nie znają mi, oceniają sytuacje niektóre przez pryzmat swoich dzieci, a każde dziecko jest inne. Ja wiem, ja też bym, wiesz, no my gdzieś poniekąd wykowywaliśmy też Mateusza, bo ja z Mariuszem zaczęłam być, jak Mati był mały, no miał niespełna 3 lata, więc ja wiem, jakich rzeczy bym też nie zrobiła nigdy w życiu z Mateuszem, a na co mogę pozwolić mi. Wiem, w jaki sposób mogę rozmawiać z Miją, a z Mateuszem w życiu bym też tak nie mogła rozmawiać, więc to też się dostosowuje do dziecka. Nie każde dziecko jest takie samo. No wiesz co, to w tym jest bardzo ciekawe to, że jednak masz nie tylko samoświadomość siebie, ale taką rzeczywiście świadomość psychologii dziecka i takiej psychologii relacji, że jesteś w stanie to zrobić. Więc ciekawa jestem, w jaki sposób sobie radzisz z tym, że ktoś zaczyna cię krytykować za takie rzeczy, które na pewnym takim metapoziomie, czyli na przykład krytykę odebrałeś dużo za to, że pokazywałaś, jak Mija płacze. Tak. I mówiłeś, że ona płacze, a ty ją filmujesz. Tak. I coś ciebie za matka. Tak. Zamiast ją tutaj utuleć, przytuleć i jak ty możesz w ogóle to filmować. Dokładnie. I w jaki sposób ty, czy to powoduje, że ty na przykład następny raz możesz, czy ja powinnam w ogóle to robić? Czy powinnam to wrzucić, czy znowu będzie jakaś, wiesz, afera z tego powodu? Nie. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że jeżeli ja coś wrzucam, to wrzucam to z pełną świadomością tego, że to wrzucam i z pełną świadomością tego, co może się wydarzyć. Oczywiście też, jak
nagrywam Miję, to też zdaję sobie sprawę, że ona nie jest w takim momencie, który potrzebuje utulenia. Jasne. To są rzeczy takie, że widzę, że ona nagle zaczęła, wymyśliła sobie coś. Pamiętam wtedy, jak to wrzuciłam. Ona sobie po prostu coś wymyśliła i zaczęła płakać. No nie wiem, czy tutaj zostanę dobrze zrozumiała. To nie był taki moment, kiedy ona naprawdę potrzebowała tego, żeby się nią zaopiekować, tylko po prostu próbowała coś wymusić i udawała płacz. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.